Na samym początku muszę zrobić specjalne podziękowanie dla organizatorów, bo jest całkowicie zmieniony y, ten prezentacja mnie. I nie wiem czy widzieliście, obracaliście się oni nic z takimi A e, Więc y, dziękuję bardzo. Y, tak, y, Mateusz to ja. Zacząłem swoją komercyjną przygodę z programowaniem w PHP, mając 13 lat, sprzedając pierwsze sklepy internetowe dla głównie sklepów meblowych z miasta, z którego pochodzę, czyli z Lubina. Mając 18 lat, pracowałem już w poważnej firmie jako regular. Po prostu tak jakoś się dziwnie złożyło. 20 lat programowałem w PHP i zbłądziłem. Po 20 latach stwierdziłem, że, a może Java. Może gdzieś tam coś się stanie. No i Java nie jest sama w sobie złym językiem. Nie chcę obrazić żadnego tej javaowca, bo pewnie jest kilku, którzy pisali w tym języku, ale też prawda jest taka, że ja chyba jestem po prostu skripę hapowcem. E, więc pewne rzeczy, które wydarzały się w, mojej, w perspektywie trzech moich lat e, pracy z Japą, e, chciałem wam przedstawić. Oczywiście było bardzo dużo, ale chciałem wam przedstawić te najistotniejsze, te, które mnie w jakiś sposób najbardziej zszokowały. Więc przede wszystkim będę mówił o tym, że Java jest zła, a PHP jest dobry. Oczywiście PHP jest obiektywnie dobry, a Java jest subiektywnie zła. Dla tych, agendy, to będę mówił głównie o tym, że nie lubię Javy, Java jest dziwna, powolna, lubię PHP, -a, a na samym końcu możecie mi zadać jakieś pytania. Więc od czego zacząć? Dla mnie pierwszym szokiem. Absolutnie pierwszym szokiem. Ja wiedziałem, że tak jest. Zostałem ostrzeżony jeszcze zanim wszedłem do, do Java. Ale pierwszym szokiem, który napotkałem w czasie jednego z pierwszego zadań, które robiłem, wiecie, jak przenosicie się między zespołami, to najczęściej na tego nowego spada zadanie robienia bugów. Nie? Więc zacząłem robić bugi e, i byłem przerażony tym, że stack trace w Java nie ma żadnej istotnej dla mnie informacji na pierwszy rzut oka. Cały stack trace wygląda w taki sposób, że jest bardzo dużo różnych elementów związanych z frameworkiem. One, ja, tu, ja tutaj wam specjalnie ściągnąłem takie z internetu, że one są pokategoryzowane. Bo tak normalnie to nie widzicie tych kategorii. Po prostu musicie mieć jakiś taki nie wiem, parser w oku już, żeby od razu zorientować się co jest, co jest gdzie. I ja byłem przerażony tym. Ale najśmieszniejsze, że to jest i tak ładny wydruk z ID, bo to co widzicie w konsoli to jest to. <grym> I żeby dostać się do informacji istotnej, widzicie ją na dole w tym czerwonym kółeczku. Yy, dla tych, którzy są dalekowidzami widzami, nie czytajcie tego, bo to są dane poufne. Yy, to miałem takie wrażenie, że kurczę, muszę pogadać za panem Małyszem, jaki smart korzysta, bo potrzebuje do scrolla w myszce. Za każdym kurczę razem musiałem się doskrolowywać do tej informacji. Przecież to jest jakaś masakra. Nie? I naprawdę nie wiem, czy robią jakieś specjalne myszki dla dżawowców, takie wiecie, że 10 scrolli za jednym zamachem. Albo takie jakieś szybkie są. No, to coś takiego. Ja, 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 ja nie dostałem akurat, wiecie, to prosiłem, ale nie dostałem jakiejś specjalnej myszki dla, myszki dla jawy, więc, więc po prostu zatęskniłem za takim widokiem, który jako PHP-owcy często w Symfony znacie, gdzie po prostu na samej górze widać, co się wywaliło i nawet w jakim pliku. Nie? I to jest naprawdę fajna rzecz. I prawdopodobnie tego nigdy nie doceniacie, dopóki nie przejdziecie z Javy na PHP, no znaczy z PHP na Java i Java na PHP. Ale to nie wszystko. Bardzo szybko miałem takie zderzenie z rzeczywistością odnośnie typowania. Wiadomo, PHP mamy język nietypowany jawnie, Java wszystko trzeba wytypować jawnie. Więc coś co mamy po prostu tak w naturalnym zapisie, kiedy dodajemy po prostu zwienne, to w PHP po prostu to wygląda w taki sposób. Nie? Więc seniorzy się nie odzywają, jakiś junior czy chce powiedzieć co jest wynikiem tego. Nie ma juniorów. Super. To dla tych, którzy się nie przyznali jako juniorzy, to jeden. Natomiast w Java to nie jest takie jasne, wbrew pozorom. Ponieważ kiedy zapiszemy taki sposób, to nawet nam się nie skompiluje. I ja oczywiście mam ten sposób na samym początku, ale zaraz zobaczycie, do czego to doprowadza. Jak pójdziemy tym dalej? Żeby doprowadzić to do stanu używalności, to musimy zrobić jeden zabieg. Zamienić tak zwanego małego INTA na tak zwanego dużego INTA. No i w tym momencie to się kompiluje, ale dalej się nie uruchamia to, jakbyśmy chcieli, ponieważ jakbyśmy to uruchomili, to dostaniemy coś, co jest zmorą wszystkich działowców, null pointer exception. Więc poszedłem do mojego seniora. Dajmy na to Michała, w sumie nazywał. Będzie Michał yy, i on powiedział mi, coś takiego, że bym skorzystał ze składni yy, FailFast i tak, ja nie wiem co to kurde jest, 20 lat programuję, <laughs> więc szybki skok do internetu i wiem o tym, że chodzi o mniej więcej taką składnię. Yy, no i uruchamiam mój program i co dostaję? Null pointer exception i tak myślę, kurczę. O co chodzi? z składnik, który mi podpowiedział, czy jestem jakiś głupi, nierozwinięty. Co nie? prawda mam uszkodzone kolano, ale chyba na mózg aż tak bardzo nie siada. Nie? Więc zacząłem się zastanawiać, um, o co chodzi, że, że, że w taki sposób to, to działa. Więc cofnąłem tam tą zmianę i zrobiłem po swojemu. Nie? Jak człowiek po prostu porównałem, że nie jest nule i, z, i z, zwróciłem. Nie? No i problem się pojawił taki, że zaczynam gadać z tym Michałem, i on mówi, że to rozwiązanie nie jest sexy. I zacząłem się zastanawiać, to zaraz do tego dojdę już jeszcze kilka razy, czy oni mają jakieś kompleksy. Ponieważ rozwiązaniem na to jest rozwiązanie o wiele, wiele dłuższe. Zacząłem powoli rozumieć, o co chodzi z tym sexy, w momencie, kiedy to rozwiązanie zostało zamienione przez zaproponowane inne rozwiązanie, ponieważ tutaj jest za dużo nawiasów dla przypomnienia. Trzy nawiasy otwierające, więc prawdopodobnie trzy zamykające. Mam informację o tym, że jest za dużo nawiasów, więc dostaję od niego CR-kę w trzy minuty zrobioną. Wyglądającą tak. Dalej są trzy otwierające nawiasy, a w środku jest coś, co dla mnie szokowało, bo dla pojedynczego inta dużego można zrobić mapę. Nie do końca zakumałem tego. Twarde typowania, jednak mapa, która mi się kojarzy z rajami, nie? Spoko. Ale Yy, przeanalizowałem sobie to w jakiś sposób i pytam się tego Michała stary, kurcze, że no mówić o tym seksie i tak dalej, czy nie da się jakoś yy, tego zrobić, yy, nie wiem, łatwiej albo cokolwiek. Mówi, że no generalnie można zrobić coś, coś łatwiej. W ogóle on zaleca, żeby zrobić łatwiej, bo to się trudno mokuje. Nie? Więc jak trudno się tamtą rzecz mokuje i można zrobić łatwiej, to jak to można zrobić? No i znowu po dwóch czy trzech minutach dostaję. Informacje o tym, że mogę pullnąć, i widzę taką konstrukcję. I to jest sexy. <grymne> Więc mamy jakiegoś LFA, jakąś metodę, która przyjmuje po prostu dla nieznających działań. Supplier to jest coś takiego, jak przyjmowanie czegoś w rodzaju callbacka, tak? takiej funkcji anonimowej. Więc jeżeli ta pierwszy supplier jest true, tak. To z uruchom drugiego, a jak nie do trzeciego, nie? I to się fajnie, bo to się fajnie mokuje, nie? Yy, Tutaj jest zapis tego w jakiś taki sposób, oczywiście można to pewnie zapisać w inny, tam B plus A, A przenieść tutaj ewentualnie, różne rzeczy, nie? Tylko przypominam, że dalej rozwiązujemy ten problem. <głosy> <głosy> Gdzie jest więcej nawiasów Po prawej? <noise> tam w PHP? Po lewej, a jest więc jeszcze więcej nawiasów, oczywiście, że tak, ale on, te nawiasy otwierające kolbaka, oni nie traktują jako otwaranie nawiasów. Nie, 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 to jest kolbak. to jest kolbak. To, to nie, to nie, nie, nie. No, więc po stronie PHP mamy ilość nawiasów w ilości 0, a po lewej stronie mamy ilość nawiasów, trudno mi policzyć w tym momencie, ale no trochę, nie? E, więc... Mm, Zrozumiałem, że nie będzie lekko, to był gdzieś pierwszy miesiąc mojej pracy. Ale gdzieś po pół roku czy roku napotkałem inny problem, bo w PHP byłem przyzwyczajony, że jak robimy jakoś poka, to nie robimy tego jakoś super sexy, tak? Robimy skróty, bardzo dużo skrótów myślowych i mamy w PHP taką składnię, którą nazywamy tablicami asociacyjnymi, tak? Można to w taki sposób przeczytać, że mamy tablicę z kluczem jakimś Bob, który ma jakieś listę elementów, 103 element, 404 na I to jest w miarę czytelny i w miarę sensowny format. Nawet jeżeli w PHP Stormie użyjemy autoformatowania, to on nam zrobi coś takiego. Nie? I to jest, to jest spoko. Nie? Natomiast, jeżeli byśmy chcieli to samo zapisać w Java, to musimy zacząć od tego, żeby zastanowić się, jak wygląda typ tych danych. Więc typ danych wygląda w ten sposób. To jest sam typ, zauważcie. Nie? Jeżeli chcielibyśmy to uzupełnić w jakikolwiek stopniu, to tutaj zaczynają się schody ponieważ są równe szkoły uzupełniania wielowarstwowych HashMap w Javie, ja zostawiam zaproponowane coś takiego. Tak? Najpierw tworzę ten element, który jest na samym, w samym środeczku, w najbardziej żony, i potem go powolutku obudow obudowuję. E no i wydawało mi się, że no okej, okay, no nie mam tego operatora takiego skrótowego, muszę zatypować, więc te wszystkie elementy muszę do, do siebie pododawać itd. itd. Natomiast mój y, Michał, mój Michał, Boże, jak to zabrzmiało teraz. Ni, Nina, ni, mam dziewczynę Nina. Nina, przepraszam. Y, możesz skorzystać z zapisu skrótowego. Więc zapis skrótowy w Java wygląda tak. E, no i jest już jakoś tak ładniej, nie? Ale doszedłem do takiego poziomu, w którym chciałem coś dodać do tej yy, tablicy. Chciałem dodać mniej więcej na tym poziomie, tak? Do tego seta chciałem dodać, dodać kolejny element. No i jest problem. Ponieważ ten skrótowy zapis jest zapisem immutable, tak? Niezmienialnym. Więc trzeba to obudować w coś, co pozwoli nam na to, żeby to modyfikować, nie? Więc ten zapis skrótowy okazuje się jedną wielką choinką, nie? Nie mamy świąt jeszcze, do świąt troszeczkę, ale no, już mamy choinki w kodzie, nie? bez sensu zupełnie. I dalej ku przypomnieniu, to jest równorzędny zapis, nie? więc jakoś tak nie jestem przekonany. I coraz bardziej uświadamiałem sobie, że pewnych rzeczy nie przeskoczę, ale może nie tędy droga dla mnie, nie tędy droga. Natomiast żeby nie było tak, że Java jest tylko i wyłącznie zła, miałem takie chwile ekscytacji. Normalnie podjarałem się jak wampir w południe, w momencie, w którym dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak streamy, które są szybkie, efektywne, nowoczesne, unikalne, super. I w ogóle wszyscy z Javy zawsze mówili o tym, że jak już weszły te streamy, one są super ekstra. I moje podekscytowanie naprawdę było wielkie, kiedy zobaczyłem, że w taki sposób można zapisać różnego rodzaju wyszukiwanie po tablicy, tak? Mamy tablicę students, uruchamiamy na niej stream, czyli tablicę konwertujemy do takiego trybu, typu, typu stream wirtualnego i możemy odpalać różne filtry. Jest bardzo czytelny dla mnie był format, nie? Filtr, jakaś funkcja anonimowa w środku, która coś sprawdza, 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 na samym końcu to list, więc fajnie czytelny na dół sposób. Widziałem, co ma się dziać. No i Michał przyszedł, powiedział mi, to nie jest fajne. Ja mówię, no to po co to jest, nie jest wydajne. Mówię, nie, 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 bo to jest taki mały szczegół, po prostu chodzi o to, że szybciej działają takie filtry, kiedy są skonstruowane w środku endem. Eee, czyli mamy niby funkcjonalność super, bo możemy odpalać filtry na filtry, a się okazuje, że szybsze jest skrócenie tego do takiej formy. Ale mówię, good enough, nie? I tak jest tak z góry na dół, jak patrzymy, całkiem ładnie. Może nie sexy, bo to nie jest takie długie, nie? Ale jest okej, okay, okay. No, więc... Em, Byłem bardzo zadowolony z siebie, że to, że, że to mi działa, dopóki nie okazało się, że ta tablica studentów, która jest na produkcji, ma y, tam 15 milionów rekordów. Nie? Więc y, czas wykonywania takiego prostego filtra no, trochę trwał, nie? więc dowiedziałem się, że można to zrobić szybciej. Tylko, jak zrobić to szybciej? No Po prostu trzeba odpalić to na wielu wątkach. Zaoszczędzę wam tego, bo nie zmieściło mi się. generalnie próbowałem, ale nie zmieściło mi się, jak to się uruchamia. E, więc to, to jest ultra sexy. Żeby nie było ultra sexy, się włącza te paralelsy, ale nie o tym. E, więc zacząłem się zastanawiać nad tym, jak dużo to jest szybciej. I Drawowcy mają taką stronę, Bealdung, która jest swego rodzaju taką biblią, nie wiem. Jak ty powiedzieć? No dla wielu osób jest tak overflow, dla nich jest baldung, bo tam jest masę przykładów, jak pewne rzeczy wyjaśnić, jak pewne rzeczy wyjaśnić nawet swojej babci. Są takie przykłady. Jak użyć, są różnego rodzaju przykłady. To jest naprawdę super. I ja naprawdę bardzo autorom dziękuję za to, że coś takiego było, bo ja bez, tego, bez tej strony bym po prostu padł wielokrotnie, przynajmniej na zawał, ale może na coś innego. No i na tej stronie jest taki wykres, który taka tabelka, która mówi o tym, jakie to jest szybkie, szybkie. No i sobie patrzę streamy z tymi, te pierwsze przykłady, tak, z tymi kilkoma filtrami. No, widzę, że rozkład jest liniowy. Super. Jo? druga linijka mówi o tym kompleksie no i no, Michał miał rację tak że jeżeli połączę to w jeden te filtry w jednego enda no to działa to kilkukrotnie szybciej no i kolejna linijka na tą bardzo czekałem jak działa to wielowątkowo wielowątkowo w przypadku multilitrów jest ciutkę szybciej nie Coś tam y, porównuje analogicznie, tak? Multiple filter jest, Multiple filter jest szybciej, trochę wolniej od, od, od tego kompleksu. No i kompleks oczywiście wygrywa, wygrywa stawkę. No i tak sobie pomyślałem. Jest taki format, y, bardzo fajnie. W takim razie będę używał tylko wyłącznie tego, no bo chcę być jak najszybciej seniorem, jak najszybszym y, no, kodziarzem, zrobić to wszystko ładnie, sexy. Sexy, teraz nie wiem, co jest seksi. <laughs> Ale przeraziła mnie kolejna linijka. Kolejna linijka mówi o tym, jak działa to, jaka ma wydajność, zwykły for z ifem w środku. Zwykły for z ifem w środku. I przyjmuję zakłady, yy, w którą stronę to się obejdzie i jak będzie, co będzie szybsze. Słyszę dwa razy szybciej. Kto da więcej? 10 razy szybsze. Ale 10 razy szybsze co? For, 10 razy szybsze. 30 razy względem pierwszej ich wersji, nie? <laughs> I tak wymyślili nową składnię języka, która ma być sexy, ładniejsza i w ogóle po to, żeby było 30 razy wolniejsza. Przecież każdy junior i mid będzie korzystał z tej funkcji, bo on nigdy nie dojdzie do tego baldunga, nie? Nikt mu nie powie, że to jest. I tak, no nie wiem, no ciężko mi to przeżyć, wiecie? <laughs> Zwłaszcza, że wydawało mi się, że jeżeli pojawia się nowa wersja jakiegokolwiek języka to raczej dążymy do tego, żeby było bardziej coś efektywniejsze, lepsze, pozwalające na więcej możliwości, tak? No takie są przynajmniej idee i przesłanki, a tutaj jednak to nie jest prawda. Więc <grym _> taka sytuacja. Natomiast um, streamy mają jeszcze jedną bardzo y, fajną rzecz, co, które są naprawdę ultra sexy. Ultra sexy w rozumieniu żałowców, tak? Czyli wydłużamy. Um, duplikaty to jest coś, co pozwala nam zweryfikować ile jest duplikatów. I napisali tyle kodu, żeby w PHP napisać to. Nie? Więc, no faktycznie sexy, no, faktycznie wydłużanie na maksa. Um, nie jestem pewien, czy to jest dobra y, droga, no ale jest. Teraz, żeby powiedzieć troszeczkę mięcha, no bo teraz zajmowaliśmy się chwileczkę składnią. Która jest taka nieidna. Natomiast kilka jest rzeczy, które są architektonicznie w Java, moim zdaniem. Nie wiem, czy ze psuta, ale one nie, nie podobają mi się generalnie. Dla tych, którzy y, są seniorami to powtórka, bo nikt się nie dozważy seniorem w, w, w kilka przykładów wcześniej. To jeżeli jakakolwiek aplikacja się łączy, to jest akurat Java napisane, ale to nie jest istotne. Jakakolwiek aplikacja chce się połączyć do bazy danych, to pod spodem występuje kilka warstw. Najczęściej wyglądają one w taki sposób, że jest jakiś data source, czyli jakiś sterownik, który to wszystko łapie, jakiś wewnętrzny connection pool, który pozwala się łączyć bezpośrednio do tych, do, 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 do tych wszystkich rzeczy, jest jakiś konkretny driver w przypadku Java najczęściej JDBC i dopiero jest połączony nie do bazy danych, tak? Musi przez te kilka warstw przejść. My mamy o tyle fajnie w PHP, że doinstalowujemy sobie moda do PHP, tam do MySQL, PG, czy czegoś takiego, tak? A potem wykonfigurujemy, nie wiem, doktrina, propela, czy cokolwiek innego czy PDO nawet proste, tak? W środku, nie? I do te kilka warstw mamy yy, jakby zapewnionych. No i w Javi oczywiście jest tak samo i pewne elementy można wymieniać względem siebie. Więc jest coś takiego jak connection pool, który się nazywa Hikari. Jak możecie sobie przeczytać, w międzyczasie, jak ja mówię, jest szybki, prosty, tam jakieś tam pierdowy pinot nie? No i problem, który mi się pojawił, to jest to, że miałem do modyfikacji, do zoptymalizowania, do zoptymalizowania taki kontroler, który przyjmował bardzo dużego CSV od klienta naprawdę gigantyczny CSV od klienta. Na podstawie większości tych kolumn następowało rozpoznawanie wiersza, który mam zmodyfikować i tylko dwie kolumny ostatnie powodowały jakąkolwiek zmianę w tych wierszach. No i pech chciał, że ten CSP był tak skonstruowany, że bardzo często edytowaliśmy ten sam wiersz w związku z regułami tam biznesowymi, straty taty, nie wiadomo tam sobie pierdolą głupoty, a my wiemy swoje, nie? My Musimy potem się z tym męczyć i z tym walczyć i jeszcze co gorzej tłumaczyć potem biznesowi, co on chciał, nie? No i natrafiłem na taki problem, w którym po zastosowaniu tego Hikari CP, który jest takie super i wszyscy zlecają kisiel w gaciach, nie? To okazało się, że nie miałem żadnej różnicy wydajności, totalnie żadnej różnicy wydajności. i Zacząłem się zastanawiać, jak, 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 dlaczego tak jest. No i oczywiście idę do Michała. Michał, kurczę, Boże mój dawno z tobą nie, pogada, nie, nie gadałem, nawet na piwo z tobą dawno nie posiadłem, pomóż. No i dostałem informację o tym, żeby takie zmiany rozdzielił sobie na atomowe i zmienił je na kolejkę. Mój mózg potrzebował kilkunastu sekund, żeby zrozumieć, co on do mnie powiedział więc dla tych, którzy zajmują to więcej niż kilkanaście sekund, mam na nadzieję, że jest mało takich, to wam wyjaśnię jeszcze, jeszcze tak dodatkowo, ponownie, nie? jak ławie, babie na łapie. Mamy wziąć zmianę, kilka zmian w normalnych, normalnie, w normalnym trybie, lecimy do orm jakiegoś, tak, dajemy te zmiany do ORM-a, a on zapisuje je w bazie, nie? I to jest taki normalny flow, tak można mózgowo stwierdzić, że to jest OK. Nie? Natomiast on mi zaproponował, żebym tą jedną zmianę rozdzielił na dwie atomowe rzeczy, wsadził to wszystko do kolejki i potem zrobił handlera, który z tej kolejki ściągnie i dopiero on napisze to do DB. I nie zrozumiałem dlaczego to, które jest połączeniami sokotowymi, tak, czyli znaczy właściwie te, dwie, te dwie, dwie części, które są połączeniami sokotowymi, tak, bo wysyłamy do Norbita, Kawki, czegokolwiek i wraca to z powrotem, jest szybsze niż to z powodu Hikari CP. Trzeba wziąć pod uwagę, że tam jeszcze jest yy, druga część tego, nie? Przepraszam, coś tu się mi naklikało, coś dziwnego. Yy, jest, jest druga zmiana, więc tak naprawdę ten, ten który ja chciałem zrobić zwykłym update'em, nie byłem w stanie tego zrobić zwykłym update'em, bo to było, nie pamiętam teraz ile, ale z 50 razy szybsze, nie? Niż zastosowanie najszybszego connection pool'a, który miała Java. W tym dokładnie wypadku, nie? Więc czy, czy my idziemy w dobrą stronę? Moje pytanie. Czy my idziemy w dobrą stronę? To jest kolejny taki dla mnie bardzo mocny gwoździk. No i mm, rzecz, która stała się gdzieś tam w ostatnich mm, tygodniach mojej pracy w Dżabie, może miesiącach, teraz mi się trudno, trudno mi przypomnieć. Byłem już zmęczony tą Java i byłem zmęczony tym, że piszę masę sexy kodu, tak? Długiego, 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 długiego. długiego. I dostałem do CR-ki taką klasę. Oczywiście, no wiadomo, NDA i tak dalej, nie pokażę jej, ale pokażę przykład, z którego się to wzięło, ze strony oczywiście Bealdung. No i dostałem klasę, w której przy nazwie funkcji był default. Mój mózg zaczął eksplodować. Kurczę, private protected public default, co znaczy default. Dopiero po chwili zajarzyłem, że na górze jest interfejs. I teraz, rozumiecie, ktoś pozwolił w składni języka Java, w interfejsie, który domyślnie nie wszyscy myślą, że powinien mieć tylko i wyłącznie nazwy, metod, argumenty i zwrotkę, dać ciało funkcji. Magicznym słowem default. Nie jestem pewien, czy ktoś, który to twórzy, tworzył ten język, ten, to, tą konstrukcję w Java, nie znał klas abstrakcyjnych, traitów. I to jest takie, tak. No kolejny raz skręcili w złą stronę, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, że to nie, nie jest to, co powinniśmy normalnie, w takim normalnym trybie e, widzieć. Niestety. No i najgorsze jest to, że można używać w interfejsie również statycznych, generować statyczne metody tylko i wyłącznie po to, żeby wygenerować coś takiego. Yy. Drugi raz mi się to stało, że przełączam slajd i tutaj widzę zmianę, a tam nie, więc musicie mi wybaczyć. Przepraszam. Nie wiem, czemu tak jest, ale dalej przechodzi. Trudno. Yy. Więc kolejnym tematem, już zdradziłem wam, dobra, puszczę wam ten slajd, tak, bo już czekacie, po MixML. Była dzisiaj nawet taka prelekcja właśnie kompozera i no po to jest jedno z rozwiązań takich ala kompozerowych, on tam jest plik konfiguracyjny do akurat Mavena. No i to jest taka alternatywa do kompozera, która jest nie wiem, trudno mi powiedzieć, zaspoileruje, czy jest dobra cię zła na ten moment, ale generalnie fajne jest to, że można sobie od razu zobaczyć drzewo, jakieś wersje i tak dalej, nie? W kompozorze nie pamiętam, czy było takie ładne drzewo budowane, nie, ładne oczywiście, tak w sensie. ale no, pozwala na pracę na tych zależnościach i jest fajnie od razu widać te wszystkie rzeczy. Natomiast jest pewien haczyk w tym pom XML i w ogóle w sposobie rozwiązywania zależności w Javie na który napotkałem i którego już nawet mój senior nie był w stanie mi wytłumaczyć niestety więc zostawię was z niedopowiedzeniem za chwileczkę na tym przykładzie otóż Mamy trzy zespoły. Jeden zespół dajmy na to robi komponent Users i korzysta z uwspólnionej biblioteki REST API w wersji 1.111. Ten sam mój zespół, tylko akurat kolega z boku, robi drugą e, rzecz, czyli companies, e, ale on korzysta z jakiejś starej wersji tego REST API, bo, bo tak, nie? bo to jest aplikacja, która nie wiem, 7 lat temu powstała. Nie? I to jest jeden, oczywiście, jedna aplikacja. Więc tak, logicznie rzecz biorąc, czy wiecie, która z tych wersji zostanie zainstalowana? Możecie się domyślić, która z wersji powinna zostać zainstalowana. Ale to jest to, nie, to nie można, tak? Spoilerował, wszystko obie zostaną zainstalowane. Nie? Będą dostępne jedna i druga. Nie? Ale w takim zapisie, nie w kontekście wiecie, te daszki, tydy i tak dalej i tak dalej. Natomiast pojawił się nowy zespół. Znaczy, nowy człowiek w naszym zespole, który dostał organization. Widać po numerkach, że to jest jednak jakaś yy, nowa rzecz. I on opisał, że on potrzebuje Rest API, ale wyższy niż 135, ale na pewno nie 1.11.1, Zgadnijcie co się stało w rozwiązywaniu tego konfliktu. Wywali się. Nie pozwoli na kompilację tego. I to było dla mnie fascynujące. Z tym sobie radzi, a z tym sobie już nie radzi. Tak. Kolejny gwoździk, nie? Tak, 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 Ile mam tych gwoździków, Więc siedem. I to doprowadziło do takiej sytuacji, w której zacząłem się zastanawiać nad tym, czy ja chcę być dalej programistą Javy, i nadarzyła się okazja, że w ramach innej firmy w podobnych pieniądzach dostałem jednak pracę w PHP, więc ostatecznie zmieniłem się z powrotem na PHP, a dzięki temu też jestem tutaj. Chciałem się z Wami podzielić tymi kilkoma doświadczeniami. Pamiętajcie o tym, z Ładżawa nieobiektywnie i dobre PHP, jak najbardziej obiektywne, przynajmniej w mojej, w mojej, w mojej ocenie. Dziękuję Wam za krótkie wysłuchanie. Jakbyście chcieli mi zadać pytania poza tą konferencją, jest jakiś socjal, A jeżeli macie ochotę zadać mi jakieś pytania tutaj, teraz na sali, to bardzo chętnie rzucę, rzucę tym niebieskim pudłkiem. A dla odmiany, czy było coś dobrego, co Ci się podobało w Javie, czego by Ci brakowało teoretycznie w PHP? Cały czas mogłem mówić, że piszę w seksji języku. Mm. Cały czas pisałem w seksji języku. Wszystkie, wszystkie składnie, które znałem, które są skrótowe, wszyscy mi skutecznie wydłużali, więc wiecie, pewność siebie jestem facetem rosła i to mi się podobało. Na pewno. Okay. <laughs> Gdzieś jest jeszcze jakaś ręka, nie widzę jakiejś. Ja tu jeszcze przez chwilę będę, jakby chciał ktoś in personum, boi się to, towarzystwa. Tak czy inaczej dziękuję wam, byliście wspaniałą publicznością i reakcją. Dziękuję.